Cześć, dzień dobry, witam się z Wami po dłuższej przerwie na moim kanale. Wiem, dawno mnie tu nie było, z kilka miesięcy, a powód jest bardzo prosty, bo nie miałam jak nagrywać filmików. Sąsiedzi ciągle robili remonty, więc do późnych godzin wieczornych miałam straszny hałas w domu. Do tego wieczorem, jak już się ściemniło, było ciemno, więc światło było mega niekorzystne, ale już wszystko powoli wraca do normy. Tego wiercenia jest znacznie mniej, a ja pomyślałam, że po prostu wezmę aparat do ręki i zacznę nagrywać na nowo. Dzisiaj mamy 3 maja, czyli drugi dzień majówki, tak naprawdę dla mnie trzeci. Piątek. Jest bardzo ładna pogoda, świeci słońce, chociaż przebije się ono trochę przez chmury, a my mamy w planie wyjść sobie troszkę na miasto. Nie wiem, może na jakąś kawę, albo po prostu na długi spacer. I tak, chciałam po prostu się po tym dłuższym czasie z Wami przywitać, powiedzieć, że wracam. Nie zapomniałam o nagrywaniu filmików. W głowie urodziło mi się sporo pomysłów, ale jeśli macie taki trochę niedosyt moich recenzji, jakichś informacji związanych ze mną, czy tam z moimi kosmetykami, które używam, to zapraszam Was na mój Instagram i na bloga, bo tam regularnie przez ten cały czas pojawiały się posty, zdjęcia, na Instastory nawet filmiki raz na jakiś czas, także linki zostawię Wam na dole w opisie. No i co? Zapraszam do kolejnego oglądania. Myślę, że ten vlog będzie taki kilkudniowy, bardzo spokojny i zwyczajny. Właśnie się zbieramy, ale pomyślałam, że pokażę Wam na szybko detale, z którymi nie rozstaję się od bardzo dawna. Pierwszy z nich to jest zapach Chloé Nomade i jest to przepiękny zapach, który mam od grudnia i po prostu bardziej jest moim zdaniem zimowy, ale tak mnie urzekł swoim zapachem, że mimo tego i wiosną i myślę, że również latem będę go używać. A druga rzecz to jest ta piękna torba. Ona tu może wydaje się większa, może oddalę. Ona jest takim idealnym rozmiarem listonoszki, tutaj z jakąś torebką, kieszonką na magnes, z torebką na zamek. Mam krótki, długi pasek, piękny, szary odcień. Jest to Sabrina Pilewicz, model Nuoro, rewelacyjna torebka ze skóry. A skoro jesteśmy przy temacie takich ulubionych detali, to pomyślałam jeszcze, że szybko Wam pokażę pomadkę, którą namiętnie używam też od zimy. Jest to pomadka z MACa. Ja już mam kilka pomadek z MACa, ale ta jest w wykończeniu matowym, a jej odcień to Velvet Teddy. Akurat nie chcę się sfokusować. O, mamy. Velvet Teddy. Jest to dosyć kultowy odcień nude, który po prostu mnie oczarował. Możecie zobaczyć, jak on wygląda. Ma odrobinę brązu, odrobinę różu w sobie. Jest naprawdę przepiękny. Na ustach daje takiego charakteru. No i przede wszystkim ta formuła matowa. Mega, mega mi się spodobała. Myślałam, że to będzie taki ciężki, wysuszający mat, a on jest naprawdę bardzo kremowy i do tego utrzymuje się mega długo. Ja miałam pomadki z MACa w wykończeniu satynowym, które już bardzo mi odpowiadały trwałością, oraz te takie bardziej błyszczące, które nie do końca mnie przekonały. Przed zakupem matowej bardzo długo się powstrzymywałam. Tak jak Wam wspominałam, myślałam, że będą bardzo wysuszające i takie niewygodne w nakładaniu, ale naprawdę ten odcień i ta formuła jest super, także też polecam. A na ustach prezentuje się tak. Okej, to wszystko, a teraz już naprawdę lecimy dalej. Hej, my już jakiś czas temu wróciliśmy do domu. Tak jak mogliście zauważyć, troszkę sobie pospacerowaliśmy. Znaleźliśmy też bardzo fajne miejsce na obiad. Byliśmy na Wrzeszczu i na Garnizonie. Tam jest taka bardzo fajna knajpka Marmolada, chleb i kawa. Ją już znamy, bo raz byliśmy też w niej w Gdyni.
No i teraz też zdecydowaliśmy się tam przejść spacerem i było bardzo przyjemnie. Na szczęście nie złapał nas żaden deszcz, więc super. A teraz już od jakiegoś czasu siedzę sobie przy komputerze i stwierdziłam, że troszkę poogarniam i rzeczy związane z blogiem. I też takie trochę samodokształcanie się, jeśli chodzi o branżę IT, o te wszystkie takie różne informacje, bo wiecie, czasami trzeba po prostu szkolić się i wymagać troszkę więcej od samego siebie niż tylko to, co jest potrzebne w pracy. I tak prezentuje się mój kącik roboczy. Zrobiłam sobie już drugą herbatę. Tutaj zostawiam Wam otwartego bloga, żeby Wam przypomnieć o tym właśnie, że non-stop pojawiają się nowe posty. Dzisiaj wjechał na przykład post o kremie i maseczce na oczy Theology. Jest też post o nowościach z Oriflame, pomadka, także trochę pielęgnacji, makijażu. Ostatnio nawet pojawił się post o książkach. No i zaraz zaczynam właśnie kontynuację tej mojej nauki, samodokształcania. I mam też sobie tutaj wyjęty notes, ponieważ nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja bardzo lubię notować. Nie wiem, czy to wtedy lepiej mi się przyswaja, czy dobre notatki też sprawiają, że mam ochotę potem do nich wracać. Nie mam pojęcia, ale notes, czy tam jakiś zeszycik, długopis i to jest po prostu podstawa. No i tak. Ja zabieram się dalej do nauki. I odezwę się do Was później. Cześć! Ja właśnie przy porannej kawie zaczęłam moją poranną pielęgnację i pomyślałam, że pokażę Wam, jak ona wygląda. Jest ona dosyć rozbudowana, ale naprawdę bardzo fajnie mi się sprawdza przez ostatni czas. I znalazło się tutaj dużo nowych kosmetyków. Większość z nich są to kosmetyki naturalne, które powoli zastępują te zwykłe w mojej kosmetyczce. Więc już Wam pokazuję, jak to wygląda. Przyniosłam sobie nawet z łazienki kilka z nich. Pierwsza rzecz, którą zawsze robię rano, to przemywam twarz. Ups. I do tego używam takiej emulsji do mycia twarzy. Jest to Veolia Botanica. Ta emulsja jest bardzo delikatna i super myje się nią twarz właśnie o poranku, żeby, wiecie, tak ją troszkę odświeżyć i zmyć z niej te kosmetyki, które nałożyliśmy wieczorem. Dodatkowo nie pozostawia uczucia ściągnięcia. I przy porannym przemywaniu twarzy sprawdza się naprawdę bardzo dobrze. Ona mi się już niestety kończy, ale mam jeszcze jedno opakowanie w zapasie, także spoko. Drugim produktem, który chciałam Wam pokazać, jest woda termalna. Teraz mam taką z Aven, ale może być to jakakolwiek woda w sprayu. Nią po prostu spsikuję sobie twarz, ponieważ jest to krok potrzebny mi przed nałożeniem serum. Serum nawilżające do twarzy marki EOSi, olej awokado, drzewo sandałowe i kwas hialuronowy. I właśnie ten kwas hialuronowy wymaga tutaj tego dodatkowego nawilżenia po to, żeby związać te cząsteczki wody i lepiej nawilżać. Dlatego właśnie przed nim nakładam tę wodę termalną, ale może być to zwykła woda, tonik i tak dalej. To serum jest naprawdę świetne. Pięknie nawilża, wygładza skórę, ujednolica jej kolory. To jest kosmetyk naturalny polskiej marki. Ja już tu zużyłam 1/3. W sensie została mi 1/3 opakowania z 30 ml. Ona ma dosyć krótką datę przydatności, bo tylko 4 miesiące, ale myślę, że uda mi się w niej zmieścić, bo to serum tak samo wieczorem używam codziennie, każdego dnia. I ono też jest świetne, bo ono wchłania się niemal natychmiast i skóra jest gotowa do przyjęcia kremu i makijażu i nie pozostawia na niej żadnej takiej tłustej warstwy. Także te kosmetyki to jest taki standard. I teraz przechodzimy do kremów. One są tu. Zaraz Wam wyjmę wszystkie, których używam, bo używam ich w zależności od potrzeb. Pierwszym kremem w zależności od potrzeb jest krem z filtrem, a to dlatego, że zależy po prostu, czy wychodzę z domu, czy nie. Jeśli wychodzę, zawsze go nakładam po to, żeby chronić twarz. Teraz te promienie słoneczne są jeszcze mocniejsze,
ale zimą i jesienią również o nich nie zapominam i nakładam krem z filtrem. Ten od SVR Sun Secure Fluid SPF 50+, jest super, bo bardzo szybko się wchłania, niemal natychmiast i nie pozostawia, wiecie, takiej białej warstwy, która się lepi, tak jak zazwyczaj filtry lubią robić. Więc to jest jego największy plus. I do tego wysoka ochrona. Także bardzo go lubię. I kolejnymi kosmetykami są kremy do twarzy. I tutaj mam trzy propozycje. Wszystkie są z polskich marek produkujących naturalne kosmetyki. Właśnie ta moja pielęgnacja przechodzi trochę w stronę tej naturalnej. Pierwszą rzeczą, taką od zadań specjalnych, jest krem od kosmetyki dla Niszcz Pryszcz. Jest to krem, który też ma w sobie filtry UVA, UVB. Jest przeznaczony dla cery mieszanej, tłustej, trądzikowej. I on bardzo dobrze sprawdza mi się, jeśli mam jakieś niedoskonałości, czyli tak jak teraz, coś mi powyskakiwało. On naprawdę przyczynia się do tego, że one znikają szybciej i nie powstają nowe. I zauważyłam, że czasami jak go odstawię na chwilę, to coś tam po jakimś czasie się pojawia. Dodatkowo on ma rewelacyjną konsystencję, taką troszkę jak baza pod makijaż i dzięki temu wygładza tę skórę i ona jest taka gładziutka i miękka i super na nią nakłada się makijaż po prostu. Ale naprawdę to działanie Niszcz Pryszcz jest. I dwa kremy to są kremy takie już bardziej z tych zwykłych, nawilżających. One są rewelacyjne, więc nie są takie zwykłe. Bardzo pięknie nawilżają, nie zapychają skóry, nie pozostawiają żadnych niedoskonałości, wygładzają skórę, ładnie też się wchłaniają szybko, też nadają się pod makijaż. Pierwszy z nich to jest również EOSI, to jest krem Nafi w takim słoiczku szklanym, krem nawilżający na dzień awokado i jożoba, nawilża, odżywia, regeneruje, naprawdę jest super. A drugi to Orientana Bio, krem aktywnie ochronny, anti-pollution. On ma tutaj w sobie bardzo dużo takich składników, które chronią skórę przed tymi wszystkimi zanieczyszczeniami, które są w dużych miastach. Ja go używam od jesieni i właśnie wtedy jesienią i zimą najwięcej było tych wszystkich zanieczyszczeń w powietrzu. Teraz może jest trochę mniej, ale ten krem równie dobrze mi się sprawdza. Także trzy kremy, w zależności od potrzeb, serum zawsze, filtr, jeśli wychodzę, woda termalna przed serum, no i oczyszczenie twarzy to taki już standard. Tak mniej więcej wygląda moja pielęgnacja. Wiadomo, zależy ona od tego, co robię rano i też czy się spieszę, czy nie. Po prostu czasami wystarczy tylko, że umyję twarz i nałożę krem. Różnie jest, ale staram się podchodzić do tego kompleksowo i używać tych wszystkich kosmetyków. Cześć, ja już się witam z Wami z tej strony właśnie. O, dopijam sobie kawę i w sumie dzisiaj jest sobota, ale od rana dosyć aktywnie. Teraz mamy w planach wyjść i pojechać do Forum Gdańsk, do galerii handlowej, żeby załatwić jedną reklamację butów, a przy okazji też pójdę sobie do Maka. Mam tutaj 6 opakowań, to będzie moja pierwsza akcja Back to Mac, bo tam jeśli zwrócimy 6 pustych opakowań po ich produktach pełnowymiarowych, otrzymujemy pomadkę za darmo. Tak, pomadkę, wiem. Moja kolekcja pomadek jest ogromna, ale jeszcze jedna nie zaszkodzi. Ostatnio była promocja w Rossmanie, tam też na kilka się skusiłam. W sumie pomadkę, błyszczyk i pomadkę w płynie matową.
trzy różne wykończenia. Także jak na mnie to i tak nie jest źle. A wczoraj Wam pokazywałam tego Velvet Teddy, który jest moim zdecydowanie ulubionym kolorem i tym matowym wykończeniem, które swoją trwałością po prostu mnie powaliło. Bardzo się go bałam, a jednak matowe wykończenie. I tym razem wybiorę. Nie wiem tylko jeszcze jaki kolor, trochę sobie ich w internecie oglądałam, ale dopiero pewnie jak nałożę go na swoje usta i zobaczę jak to wygląda, wiecie, w połączeniu z moją skórą i karnacją, to będę wiedziała, czy go wybiorę. Oczywiście pokażę Wam, na który ostatecznie się zdecydowałam. I tak, kawa dopita, w sumie kawę dopijam i lecę, zabiorę Was z nami i do usłyszenia później. I jeszcze zapomniałam Wam dodać a propos tych kosmetyków z MAC-a, które znajdują się w tej tutaj oto torebeczce. W sumie a propos zużytych opakowań po tych kosmetykach, mam w planach nagrać Wam film z recenzją wszystkich tych kosmetyków, ponieważ używałam ich na przestrzeni naprawdę lat. W tym też filmie pokażę Wam, co tam się znalazło. Niektóre z nich niestety właśnie muszę oddać ze względu na to, że się przeterminowały, ale oczywiście zawartość tego pudełeczka, tej poduszki, będzie w osobnym filmiku. U nas mała zmiana planów. Byliśmy w forum, wszystko udało nam się załatwić. Na ustach właśnie mam tę nową pomadkę, ale na szybko wskoczyliśmy do domu, ubraliśmy się w cieplejsze ciuchy i zamiast po prostu siedzieć i nic nie robić, to stwierdziliśmy, że pójdziemy sobie na mały spacer. Właśnie dojechaliśmy na Brzeźno, no i zobaczymy, jak daleko nas nogi poniosą. Trochę plażą, trochę deptakiem. Doszliśmy do Sopotu. Teraz mamy swoje drugie śniadanie.
które zamierzamy zjeść z takim widoczkiem. Ponad 10 km i idziemy właśnie się rozgrzać do mega fajnego miejsca w Sopocie, kafe za ścianek, na pyszną herbatkę. I tak prezentuje się pomadka, którą sobie wybrałam w akcji Back to MAC. Na początku miałam wybrany odcień Cherish, oczywiście nie w matowym wykończeniu, bo ja zawsze idę z myślą kupna jednego, a wychodzę z czymś innym. Tamta miała wykończenie satynowe, ale była przepiękna, niestety wyprzedana, więc musiałam podejmować decyzję na nowo. Padło na ten odcień, jest on bardzo podobny do Velvet Teddy, bo tak jak Wam wspominałam, w takich kolorach ostatnio czuję się mega fajnie. Ma ona wykończenie matowe, wygląda na ustach na mat, ale jest to zdecydowanie bardziej lekka konsystencja. Już Wam pokazuję, co to jest dokładnie za wykończenie. Jest to Powder Kiss Lipstick w odcieniu 921 Sultry Mauve, czyli również taki nude brąz. A stwierdziłam, że po prostu nie mam tego Powder Kissa jeszcze u siebie i uczucie, jakie ono daje na ustach, takiej lekkości, jakby po prostu nic na nich nie było. Do tego ta trwałość naprawdę mnie przekonała i stwierdziłam, że spróbuję. A może jeszcze się skuszę na jakiś kolorek z tej serii. Także to jest pierwsza rzecz, bo oczywiście na tym się nie skończyło. Bo weszłam jeszcze do TK Maxa i tam trafiłam na te oto piękne supergi w rewelacyjnej cenie 99 zł. Jest to skóra węża, taka zielono-turkusowo-niebieska. I stwierdziłam, że na lato będą fajną opcją i do tego jeszcze notes. Taki koło zeszyt z granatowym okładką i w linie do notatek, bo już Wam wspominałam, że ja notatki i zapisywanie bardzo lubię. Jest troszkę pobrudzony, aczkolwiek mi to bardzo jakoś nie przeszkadza. W dodatku był po prostu z tych promocyjnych rzeczy, więc tak, na tym się skończyło. Czas na kawę. Cześć, witajcie w niedzielę. Dzisiaj po wczorajszych spacerach planujemy raczej spokojny dzień. Wczoraj na Krokomierzu wpadło mi aż 18 km, oczywiście łącznie z tym, co zrobiliśmy przed spacerem, ale jest to naprawdę spory wyczyn i po tym, jak nagrałam Wam informacje o tych zakupach, tam pokazałam tą szminkę, to po prostu włączyliśmy film i padliśmy od razu i w sumie dzisiaj do nawet późnych godzin porannych spaliśmy. I tak, pogoda jest całkiem ładna, chociaż jest chłodno, więc nie wiem, czy na jakiś spacer się wybierzemy, czy nie. W każdym razie plan na dziś jest bardzo taki domowy, luźny dzień. Też troszkę sprzątanie, bo dziś jest ostatni dzień naszego urlopu, 9. I ciężko jest myśleć o tym, że już jutro trzeba wrócić do pracy. Dlatego też mam aż 4 kubki prania, które muszę wyprać, troszkę, wiecie, ogarnąć dom, włączyć zmywarkę, żeby jutro w poniedziałek wstać i już tylko móc, nie wiem, z nową energią wrócić do pracy. Będę też składać tego vloga, nie wiem, jaki będzie długi, na pewno będzie miał dużo takich fajnych ujęć Trójmiasta. Mam nadzieję, że się Wam to spodoba. No i tak, po prostu zwyczajnie, domowo, spokojnie. Pranie, sprzątanie, ogarnianie trochę komputera, nie wiem, nudzenie się,
Może też obejrzę sobie jakiś film, albo serial, albo YouTube, albo książka. Wiecie, ostatni dzień też trzeba bardzo dobrze wykorzystać, także oddycham i zaczynamy ten dzień. Szybki popołudniowy update, jest już po 18, ja właśnie zrobiłam sobie drugą kawę. I tak, pranie prawie skończone, właśnie włączyłam czwartą pralkę i tylko liczę na to, że zmieści mi się na moje dwie suszarki, które są już prawie pełne, ale może już coś w tym słoneczku wyschło, więc mam nadzieję, że da radę zrobić taką szybką rotację. Generalnie dom też jest ogarnięty ze zmywarką, na szczęście nie było problemu. Zostały tylko do umycia naczynia, które ugryźliśmy w czasie robienia obiadu. Jeśli chodzi o takie blogowo-vlogowe sprawy, to tego vloga mam już zmontowanego, ale w międzyczasie znalazłam w mojej bibliotece dwa filmy, które nagrałam jeszcze w styczniu, kiedy złapałam taką mini przerwę, kiedy była cisza w mieszkaniu. Są to filmy makijażowe, dosyć krótkie i myślę, że je tutaj wrzucę, żeby się nie zmarnowały. Pojawią się na pewno po tym filmiku, w sensie po tym vlogu. I mam nadzieję, że się Wam spodobają. Dajcie mi też znać, czy wolicie vlogi, czy wolicie takie właśnie tematy bardziej kosmetyczne, makijaże, czy może pogadanki kosmetyczne. Myślę, że takich też tutaj więcej się niedługo pojawi. Także tak, teraz mogę sobie odpocząć i zastanawiam się, co wybrać. Film, Netflix, poszukać czegoś, chociaż mam jeden film taki o coś o randkach, żeby tak wiecie, na luźne niedzielne popołudnie sobie włączyć, ale mam też fajną książkę, którą sobie tutaj już przyniosłam. To jest książka, która nazywa się Pilot ci tego nie powie. Jestem, no nie wiem, na setnej stronie mniej więcej, ale ta książka za każdym razem, jak po nią sięgam, przeczytam kilka stron, sprawia, że mam ochotę włączyć sobie jakiś filmik na YouTubie, który rozwija temat. Generalnie jest to książka autorstwa pilota amerykańskiego, który prowadzi też swojego bloga. Jak on się nazywa? Patrick Smith. I on tutaj odpowiada na różne pytania, które zostały mu właśnie zadane na tym blogu, tak myślę. Potem też ona się rozwija trochę na inne rozdziały. Aczkolwiek ja jestem mega wielką fanką samolotów. Obejrzałam prawie wszystkie odcinki katastrof w przestworzach. Jestem też ciekawa tej historii, jak powstała na przykład fabryka Boeinga, fabryka Airbusa. Też fabryki tych mniejszych samolotów, takich bardziej regionalnych. Dlatego jak tylko przeczytam kilka stron, mam ochotę wejść na YouTube i włączyć sobie coś, co trwa, nie wiem, 40-50 minut, godzinę i obejrzeć takie, wiecie, bardziej szczegółowe informacje na jakiś temat. Tak samo, jeśli on tutaj podaje modele samolotów, nie wiem, B747, B737, A coś tam, 360, to po prostu od razu wchodzę na Google'a i sprawdzam, jakie są zdjęcia, więc dla takich fanów samolotów jak ja, naprawdę polecam tę książkę, bo tutaj jest dużo takich różnych ciekawostek, których w internecie nie znamy, które my jako pasażerowie się bardzo martwimy, na przykład o to, jak to jest z tymi piorunami, które uderzają w samoloty, albo o dekompresji kabiny, co tam jeszcze było takiego ciekawego, o turbulencjach, no i dużo też takich właśnie smaczków w postaci, nie wiem, różnych nazw samolotów, tego kiedy, który powstał i tak dalej. Także może przeczytam sobie tę książkę i włączę jakiś film na YouTubie właśnie związany z samolotami. Myślę, że tak.